Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony złodziejowy naczel lub naczelny złodziej. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic. Kradniemy, kradniemy, jak zwykle kradniemy. Właśnie owaliłem sobie tutaj tą szopę. Tam nie było raczej nic ciekawego, jakieś artefakty. No, artefakty, wiecie, te kule ognia, jakieś tam pierdoły. Łącznie tam ze 300 zapłaciłem z dobrej grudy u tego ziomka, bo tam się cofłem. Mam nadzieję, że nas nie zbiją na kwaśne jabłko, jak się dowiedzą, że opierdoliliśmy im wszystko, co się dało opierdolić z powrotem Ej, tutaj. Ty tam nie... cóż. No mam nadzieję, że Ulbert nie będzie zaglądał do tych skrzyń i mam nadzieję, że będzie to robić, że zrobi to, jak mnie tu nie będzie już, jeżeli kiedykolwiek to zrobi. No te skrzynie kuszą, ale wątpię, żebym miał w ogóle szansę kiedykolwiek je opierdolić, więc pogadajmy sobie z Alberto może. Może masz co? Jasne. No Alberto nie ma na sprzedaż nic ciekawego. Chociaż wiecie co, ja źle robię, to jest my bad, macie rację, znaczy nic nie powiedzieliście, ale na bank macie rację. Jeżeli ktoś teraz pomyślał, że powinien sprzedawać te wszystkie rzeczy, to macie rację. Bo ruda w tej grze jest niestety, obawiam się, kuźwa ograniczona, co nie? Więc... Po prostu czasem będę potrzebował więcej rudy i nie będę miał od kogo jej wziąć, więc od każdego tutaj gościa powinienem sprzątać rudę, każdą jaką ma. A ja tego niestety kuźwa nie robię i to jest my bad, to jest mój błąd. Teraz będę tak robić, teraz w sumie na to wpadłem. Zawsze warto mieć rudę, niżeli jej nie mieć, tak? Bo potem okaże się, że potrzeba 1000, a ja mam kurwa miecze zamiast rudy, tak? Dobra, pograjmy sobie z Janem. Szef tej kopalni? Tak, to ja, a to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Nie, nie, głupie rzeczy to nie ja. Okradanie szczególnie w ogóle. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. W ogóle. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef, ja. Ja, Jan. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nielada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Spoko. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. A może macie tu jakieś kolesia, co by mi wykuł taki mieczyk? To radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. No nie, te nie pełzacze są mocne, mocne strażnikom. Są. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. I łuk by się przydał. A nie mam łuku. Przysyła mnie Diego. Nie mam łuku. Odebrać listę. Niestety. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Może tu nie ma łuku? Może tu nie ma łuków? Ale nie, no bo rozejrzę po co są strzały? Bez sensu. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Spoko, mogę sobie przeczytać tę listę? Dwadzieścia bochenków chleba, tylko bez pleśni, jeśli łaska. 25 do 30 jabłek, 10 kawałków sera, jedna chochla, jedna szczotka, 5 kilofów plus 3 młotki, jedna uczciwa porcja ziela, no wiecie, pierwsza dostawa w tym miesiącu. Spodziewamy się dostawy najpóźniej pojutrze. Jan, kurwa, jak chcesz, to ja ci to teraz ogarnę. Ja wszystko mam. Ja wszystko mam, co chłop tam napisał. Ja mu 3 dostawy machnął. W tej
Jeszcze dzisiaj. Musi być jednak ziarno. Ale dobra. Jak sobie chce. Pogadajmy lepiej o słynnym, że... O, a tam co jest? To się chyba safe. Nie zmieni. Powiedz, że tam można iść. Tam na bank co? Można iść. Tylko jak się tam dostać? Może nie można iść. Nie, wygląda jakby można było iść, co nie? Tylko... To nie było zbyt możliwe. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tam ktoś jest, tylko jak tam wejść? Tu się coś nie wczytuje, są jakiś model, ale... Lepiej się do tego nie miesz. Dobra. Moi drodzy, jest misja, mianowicie misja polega na tym, że bierzemy jednego tutaj z amigosów i bejtujemy go na strażników! No nie, no wszystko miało być pod kontrolą, kurwa, nie spodziewałem się wam, powiem szczerze. Chłopy wyskoczyły mi na twarz, bierzcie go. Ja popatrzę, kurwa, z daleka. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ej, no co jest? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Niech śniący za... Tylko za... O, o, patrz, zobacz, pa. Bierzcie go, tak jest, dobrze. Zajebiście! Genialna robota, panowa. Panowie, genialna robota. Super. Schowasz to sam? Czy mam ci zobacz, pomóc? Nie schowam tego. No bierzcie go. No bierz go, no bij go. No, no weź go, ważni, palnij go. No c... Następnym razem wylądujesz w piachu. Czekaj, co? Co? Dlaczego on mnie pobił? Ty jesteś, kurwa, chory psychicznie, gościu? Ej, odjebało mu coś. Chłop za długo już tu siedzi. Pomylił wroga z przyjacielem. Muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Super. Niech śnią. Co słychać? Polujemy na pełzacze. Jednak tak naprawdę. Dobra, to nie jest interesujące dla mnie. Dobra, próba numer dwa. Rat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 
A! Bardzo dobra robota, panowie. Genialnie się spisaliście. Przepuść mnie. Super, super, panowie. Dobra robota. Dobra robota. Super, super, panowie. Ja sobie tylko machnę potkę jakąś. Za 70 walnijmy, żeby mieć tutaj full HP. I wabimy dalej, co? Tylko one są kurwa nieprzewidywalne. Tylko, o, żebym teraz nie spierdolił zapis, to walnę na Elo 320. Właśnie o tym mówiłem. No, może być. Chyba trzeba od razu tutaj do biegu, kurwa, przełajowego się zabrać. Tylko zachowaj. Czekaj. Gothic 1 w pigułce. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Dobra, widzę go, on mnie goni. No, panowie. Super robota, panowie. Świetnie sobie radzicie. O to chodziło, elegancko jest. Super. O, a tu jest zejście na dół, okej. To teraz to już wszystko kumalski. Powiem wam tak, nie wiem jeszcze jak zbiera się rudę. Pewnie okaże się to jakoś łatwe, że trzeba coś klikać albo coś. A ja niestety... O, a nie, no nie, to już próbowałem. A spróbujmy jeszcze raz. Może na boki, może jakiś tutaj tego, owego, coś tutaj. Nie no, dobra, no nie wiem jak się wydobywa rudę, nie mam zielonego pojęcia. Obawiam się, ale... Ktoś tu mówił, że niestety te pełzacze zabijają dużo strażników. A jeżeli te pełzacze zabijają dużo strażników, znaczy strażników, w ogóle ludzi, strażników i tych kopaczy, to całkiem możliwe, że są to zwłoki strażników i kopaczy. A jeżeli są to zwłoki strażników i kopaczy, to są to takie interesujące rzeczy, jak na przykład pierścień.
Bezi, ewakuacja, Bezi. No Bezi. No co ty kurwa robisz? Nie w kurwie. Dobra, może... Nie no, przecież mu nawet damage'u nie zadajemy, nie no, bez sensu ich da. Ale może zrobimy tak. Albo zrobimy inną taktykę, bierzemy pierścień. Tam jest coś ciekawego, też trzeba sprawdzić. Idziemy. Nie, tam nie... Zdecydowanie nie ma tam nic ciekawego, więc... Na faście dygamy po pierścień. Bierz Bezi. Pierścień, no bierz ten pierścień, Bezi. No i siemano. No jest. Dobra, jest gites. Goni nas kurczybyk? Nie. To możemy sobie ogarnąć ten pierścień. Zobaczmy. Ochrona przed ogniem. Jest warty 200. Możemy sobie założyć. Ja nawet nie pamiętam, że w Gothicu na przykład jeden są takie rzeczy jak pierścienie. Ale najwidoczniej są, więc spoko. Od razu. Okej, no to zebraliśmy pierścień warty 200, więc się chyba opłacało. I lecimy dalej. Lecimy na sam dół. Strasznie, ogromna jest ta kopalnia. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był w takiej kopalni w ogóle w Gothicu 1. W ogóle nie pamiętam. Chyba w trójce byłem w jakiejś kopalni. W dwójce czy była jakaś kopalnia? Nie wydaje mi się. W trójce wydaje mi się, że tak. Że jakieś kopalnie były. Ale w jedynce to na pewno nie kojarzyłem kopalni. No dobra. Tu mamy jakieś osobne... Co tu się dzieje? Można jakoś tędy przejść? Chyba można. Nie wiem, czy słyszycie z tyłu. Pewnie nie, ale jak słyszycie, to zegarek mój. Jak coś, to nic u was, chociaż możecie odnieść takie wrażenie. Zawsze jak ktoś wśle jakiś telefon, to zawsze też się ma wrażenie, bo ktoś dzwoni, prawda, Facebook, to zawsze sprawdzasz, więc wolę poinformować. No, są tu pełzacze. Ale z tego co pamiętam, koło tych pełzaczy, wcześniej jak spoglądałem w dół, to chyba wydawało mi się, że widziałem człowieków, co nie? Ludziów. No nie wiem, co tu trzeba zrobić, żeby kurwa przeżyć. Wydaje mi się, że tu jest tutaj nie. Nie, wydaje mi się, że zdecydowanie tam nie ma nawet co schodzić, nie damy sobie rady. Dobra, to co, lecimy do góry. Wracamy i idziemy w drugą stronę, bo może nie tutaj, chociaż kurwa tak korci, nie? Ja czuję tu coś ciekawego, tu może być coś fajnego, tylko no niestety jedyne co mamy za sprzęt to kurwa jakieś spodnie są, jeśli chodzi o nasz armor. I to wszystko. Czekajcie. Nie, to nie tak miało być. Bo ja to zauważyłem jakieś interesujące rzeczy. Ale 102 metry zrobiłem, widzicie? Dobra, napój. Bryłka rudy, kilofik. Z ciekawości, chociaż raczej. Nie, no nie da się, nie. Może ja coś źle klikam. Może, wiem, może po prostu po tym odcinku sobie ogarnę po prostu na necie. Jak wydobywać rudę w Gothic 1. Nie wiem, coś to. Dobra, no to teraz tak zwany trójbieg. No, nieudany trójbieg. Nie wiem, czy tam coś znajdziemy ciekawego, spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że tylko ruda jest i to jedyne co ty jesteś ruda. No. Dobra, chyba nie da się tam w ogóle dostać, więc spadamy stąd. No bez i kurwa, no bez żartów. Chłop stąd skacze. No, wiecie co jest najgorsze, że ja nie mogę escape'a kliknąć. Nie mogę. No, come on. Śmigłe zrobione. No nie, no Bezi. Dobra, no to co?
Alt F4. Nie. Jak nie mogę nawet Altem F4. O! Stop! Przez chwilę pojawił się jakby... Kurwa. No bez i nie wkurwia mnie. Dobra, wyłączymy to menadżerem. O dobra, jest jakiś błąd, jest błąd. Powiem wam, nigdy się nie cieszyłem tak, że wyskoczył jakiś błąd, no ale dobra. Dobra. Pomiń, wczytaj. Niestety to jest Gothic 1, tak? Tu trzeba się... Kurwa, przygotować na błędy. Jesus, dobra, spieprzamy stąd. Nie dam przycisk. Dobra, po prostu zejdźmy tędy, tu się nie bugowało, tak po lewej stronie, pyk, pyk, dobra, tak będzie szybciej. Tutaj kliknijmy zapisz. Nie powinniśmy się zabić, co? No jak się zabijemy stąd, to będzie lipa, no. O. Chociaż poprzednia chyba jakieś bezi na łeb spadł. I kurczę, niefortunnie się zabił. Ale dobra, jest gites. Wracamy do żywych. Dlatego tak często zapisuję, jakbyście się zastanawiali. Bo czasem może być tak, że wiecie, nie ma realnego zagrożenia ze strony po prostu gry, jeśli chodzi o... Znaczy realne zagrożenie ze strony gry właśnie jest, ale ze względu na jakieś zwierzaki czy coś takiego. Ale po prostu się gra zbuguje. Ile razy to widziałem, że chłop grał tam 15 minut i potem musiał wszystko od nowa przechodzić. Więc... No czemu ten kopacz nie ma życia? Więc... No ogólnie to bym raczej odpuścił sobie ryzykowanie. Muszę to stestować. Nie da się. Wąż! Z wężem chyba mieliśmy pogadać o czymś ważnym. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. O, ork tu jest, bez kitu. Ty, patrzcie. Lol. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Normalnie, ork. Ale i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, padając rudę i wszystko dookoła. Węszyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nohale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. O. O. No powiem ci tak, dam ci... Czego to ja ci nie dam, to jest dobre pytanie. Wytrychy, no zostawimy sobie wytrychy, chociaż raczej jeden potrzebujemy zawsze, bo i tak wczytuje grę i cheatuje, ale dobra. Która pochodnia jest ważna, bo to są jakieś dziwne pochodnie, a te nie wiem. Nie wiem, które można używać, ale raczej pochodnie bym sobie zostawił, dobra. Patelnie, nozbany raczej można wywalić, talerze raczej też. Brzytwy, no nie sądzę, że są potrzebne. Kubki, skrzydła, skóry wilka, pazury, wnętrzności pełzacza, dobra. A ciekawe, czy mogę sprzedać list do magu ognia. No by było głupie. No pewnie mogę. Dobra, miksturę. Miksturki raczej bym sobie zostawił. Szynki, ale to są nieupieczone szynki, więc wolałbym ich teraz po prostu nie sprzedawać. Chleby można posprzedawać. Piekielniki, zobaczcie ile to też jest siana. Jakieś jagody. Jakieś... Nie wiem, czy z tych rzeczy nie wytwarza się może jakiś mikstur. Więc może by te rzeczy zostały. Smażone mięcho na pewno możemy sprzedać. O, już jest za dużo. Więc... Pyk, pyk, pyk. Idealnie 750. 750 rudy dostaliśmy praktycznie za nic. Za jakieś jagody i tak dalej, więc powiem wam, biznes się kręci w tej grze. Biznes się kręci. Biznes is biznes. Przyjmij. No i dziękuję. Siemano. Dobra, można pogadać z orkiem? A, to jest ork niewolnik. O, biedny. Niewolnika zrobili z orka. Nie ludzie. Potwory. Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości.
No, super. Dzięki za rady. Niestety mam chujowy miecz. Obawiam się, a wy wszyscy macie takie same imiona. Gornawid? Gornakosz. Whatever. Dobra. Może pogadajmy sobie z Garpem. Co tu robi ten ork? Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. Biblet hump. Biedny chciał tylko zabijać i plądrować i gwałcić. Mnie każą. No niestety, takie życie. Kurwa, ja mam wrażenie, że powoli te moje gameplaye z tego Gothica zamieniają się w grzybobranie. Zważywszy, że tam chyba 50 piekielników miałem ze sobą. No ale dobra. Nie wiem, czy ktoś nie próbuje się dostać do mnie do domu. No chodź, amigo, chodź, chociaż. Oj. No niestety, niestety. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, ale tam widzę jakąś głębszą jaskinię. Trzeba odskakiwać w dobrym momencie, będzie gites. Wy kurwa coś zrobicie, czy on po prostu tu przyjdzie i mnie zabije? I was przy okazji. Kopa chłop, co tam sprinta odwala. Ty te pełzacze to chyba mocne są. Dobra, no raczej nie zwróci mi się koszt za potkę, którą teraz wypiję, ale już ciul, co nie? Może będzie tam coś dalej ciekawszego. Ciekawe skąd się dwa wzięły, bo z tego co pamiętam to chyba był jeden, ale spoko. Może były dwa, tylko nie zauważyłem, dobra. Tu jest ruda. Jak się wykopuje rudę? Czekajcie. Nie no, już muszę sprawdzić, no. Ja wiem, że no nie, raczej nie powinienem takich rzeczy na odcinku robić, co nie? Ale no powiem wam, jestem wręcz zaintrygowany, bo ja tu chodzę po tej kopalni, a potem będę musiał się cofać i robić jeszcze jedną rundkę, żeby wszystko wykopywać, co nie? Więc może wpiszę sobie teraz. Jak wydobyć rudę w Gothic 1? O, mamy. Bez kodów. Gothic ma... Dobra, mam coś. Dobra, tu anuluję, będziemy chodzić, a przy okazji sobie będę czytać. Okej, okay, tu już jest gorsza sprawa, bo raczej z nimi sobie już nie poradzimy za bardzo. Dobra, to spadajmy stąd. Ja pewnie sobie te kopalnie potem poczyszczę i tak będę sobie kajtował i chodził. Tak, nie mam za bardzo zasady roboty. Dobra, ja sobie generalnie potem poczytam, dobra, walić to. Nie będę na odcinku, po prostu chodźmy głębiej, tutaj nic ciekawego nie ma. No jak już tu przyszliśmy, to pozwiedzajmy, co nie? Może ten odcinek być krótszy, bo jak się okaże, że nic dalej nie ma co robić, to ja raczej sobie odpuszczę, co nie? Będę zbierał kurwa krucze ziela i piekielniki. To będzie raczej nudny odcinek. Dobra, pozbieram sobie potem, wszystko sobie poczyszczę z tych kopalni. Teraz skupmy się może na tych dialogach, o ile tu, o kolejny ork. Kopacz, strażnik, ork niewolnik. No raczej, a jakby tak... Czekajcie, tak tylko z ciekawości, co nie?
chcesz obejrzeć? Masz szczęście. Otwórz te kurki. Otwórz te cholerki. Masz szczęście. 30 expa? To 30 expa, tak? No, żeby nie było. Nie wczytam. Mam nadzieję, że to nie ma jakichś dużych konsekwencji, bo ostatnio wróciłem do tego kolesia, do którego zakapowałem i powiedziałem, że chcę klucz, a chłop dał mnie, że było nie zadzierać i odda mi za 100 rudy, co nie? Może wcześniej by opylił za trochę mniej, więc... Ta gra jest bardziej inteligentna, niż nam się wydaje. Dobra, pogadajmy z tym kolesiem. Jak leci? Pójdzie. Tak długo, jak nikt nie będzie próbował otworzyć tych drzwi, nie będę musiał wdawać się w bójki. A co jest takiego szczególnego za tymi drzwiami? Pełzacze. Wielkie, paskudne pełzacze. Całe mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy. Okej. No, ja tu widzę trzy... A nie, tam jest jakieś coś faktycznie. O, bryłka rudy. O! Co jest? Dodge the bullet. Co to jest? Ja, wiecie, wydaje mi się, że nie powinno mnie tu być. Wydaje mi się, że generalnie to trochę zcheatowałem. Nie no, kurwa, co jest? Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Bo zaraz się okaże, że ja grę skończę. Co to kurwa jest? Jakieś macki wielkie. Co to jest? Ej, dobra, to chyba nie powinno tak być, mi się wydaje. Wydaje mi się, że chyba coś zbugowałem. Znaczy, na pewno coś zbugowałem, ale ciekawość kurwa istnienia prowadzi mnie dalej, co nie? Dobra, póki nie zginę, lecimy. Dobra, chyba już padłem. Wątpię, żebym to przeżył, dobra. Kończymy, słuchajcie, tutaj odcinek. Ja nie będę tego bugował dalej. Widzimy się jutro o godzinie 16, albo dzisiaj o godzinie 18, ale wydaje mi się, że jutro o godzinie 16. Wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję bardzo. Ja sobie tutaj po prostu pozbieram kopalnię, wrócę z powrotem do obozu, żeby wiecie, bo ja... Przez większość odcinków to ja sobie na chillku, wiecie, mówię... Dawno nie nagrywałem i po prostu ja se bardziej gram w grę, i potem się orientuję, że no wiecie, to jest jednak gameplay, nie? Tutaj powinniśmy robić treściwą treść, czy coś. Znaczy na pewno niektórzy też chcą pooglądać jakieś wątki poboczne i tak dalej, no ale umówmy się. Przez 4 odcinki okradanie wszystkich domów, a teraz przez następne zbieranie kurwa grzybów, to nie jest pasjonujący gameplay. Ale się poprawię, obiecuję, żałuję i obiecuję poprawę, prosta piła. Trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się jutro o 16. Znaczy odcinki są o 16, 18, tyle. Wszystkie linki macie w opisie. Instagram, mam kanał z vlogami, wpadnijcie, zostawcie suba, napiszcie komentarz, zostaw lajka i widzimy się później. Do zobaczenia. Siemanko, hejo, hejo.